Niemal 3 godziny trwała konwencja Zjednoczonej Prawicy w Przysusze w województwie mazowieckim. Rządzący przedstawili szczegóły Polskiego Ładu adresowane do mieszkańców wsi i rolników. Wśród tematów znalazły się między innymi wysokość dopłat, emerytury rolnicze, walka z ASF czy ułatwienie rolnikom wypłaty za szkody łowieckie. Program Polski Ład ma służyć wszystkim Polakom, także tym, którzy żyją na wsi. To właśnie do mieszkańców wsi adresowana była dzisiejsza konwencja Zjednoczonej Prawicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że polityka prowadzona przez Zjednoczoną Prawicę przynosi efekty. Niemniej jednak przed polskim rolnictwem jeszcze długa droga. W ostatnim czasie jedną z największych bolączek rolników są rosnące z dnia na dzień ceny nawozów, które mają związek z rosnącymi cenami energii i gazu nie tylko w Europie, ale i na świecie. Najlepszym rozwiązaniem, które by poprawiło sytuację rolników, byłaby możliwość zakupu prosto od producenta, bez pośredników, bo to oszczędziłoby kolejne 200-300 zł na tonie. Nie jest to łatwe. Trzeba po prostu, by rolnicy łączyli się w większe grupy, grupy producenckie. No, jeśli są jakieś spółdzielnie, to można wykorzystać i kupowali jakby zbiorowo. Wtedy te ceny mogą być obniżone. Kolejnym problemem jest hodowla trzody chlewnej, której wciąż zagraża afrykański pomór świń. Będziemy ją odbudowywać. Tu jest pewien szkopuł, pewna przeszkoda. Otóż nie ma, niestety, ja jestem przyjacielem zwierząt, nie ukrywam tego, ale tutaj jest konieczność innej metody rozwiązania tego problemu niż ta, która została skutecznie zastosowana w Niemczech czy w Danii, czyli odstrzał dzików. Odstrzałem, jak mówił prezes PiS, powinni zająć się myśliwi. Jak zapowiedział w tej chwili w Sejmie, jest nowy projekt ustawy o łowiectwie. Podczas konwencji Jarosław Kaczyński mówił także o ułatwieniach, jeżeli chodzi o wypłatę za szkody łowieckie. Odszkodowaniami zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Premier Mateusz Morawiecki poruszył temat wspierania rolnego handlu detalicznego tak, aby rolnicy mogli handlować swoimi płodami po całej Polsce. Szef rządu wskazał też na straty związane z klęskami suszy. Dlatego będziemy oferowali wszystkim tym, którzy będą chcieli zbudować sobie mniejszy, średni, większy zbiornik retencyjny, dopłatę 15 tysięcy złotych bez żadnych formalności. Premier zapowiedział, że w ciągu 2 lat poziom dopłat rolniczych będzie taki sam lub wyższy niż średnia w Unii Europejskiej. Zrobimy wszystko, żeby już w najbliższych latach, w najbliższych 2 latach ten poziom dopłat dla rolników do hektara, dla 96-97% wszystkich rolników był taki sam lub wyższy jak średnia unijna. Rząd Zjednoczonej Prawicy chce całkowitej zmiany systemu ubezpieczeń rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda poinformował o powołaniu pierwszego w historii Funduszu Ubezpieczeń Rolniczych, który prawie w pełni zapewni finansowanie większości szkód rolników. To kwota 3 miliardy złotych w ramach rezerwy, która zostaje przeznaczona tylko i wyłącznie na te cele, tylko i wyłącznie dla rolników. Powstanie także nowy ubezpieczyciel rolniczy. Po raz pierwszy w przyszłym roku będziemy mogli ubezpieczać się w rolniczym ubezpieczycielu specjalnie dedykowanym rolnikom. No i ważne oczywiście, każdego rolnika bardzo interesuje kwota, którą państwo przeznaczy. Tu tą kwotę podnosimy. W tym roku to było pierwotnie 400, później 900. W przyszłym roku to będzie 1 400 000 000 zł samych dopłat do ubezpieczeń dla rolników.